Siemaneczko, z tej strony Piotr, naczelny inżynier tej miejscowości, a w dzisiejszym pochmurnym odcinku, w którym matka natura stara się zrobić raz pierduchę na całego, a taki wał szkwałowy se przechodzi. O, ale wieje. Patrzcie, potężne chmury, silny wiatr. Ale to nie o to chodzi. Tak, chodzi o to właśnie, bo zrobiłem sobie ogólnie, także kupiłem sobie kartę Radeon Pro W6400, 4 GB DDR6, i to jest karta do zadań specjalistycznych. No i skończyłem na wypowiedzi, że ta karta nie posiada Crossfire. Ale posłuchajcie, i skończyłem na wypowiedzi, że żeby korzystać z połączenia kart graficznych w trybie Crossfire, to potrzebujemy płyty głównej, która obsługuje technologię Crossfire. Do tego potrzebujemy mostka na tej płycie, który tą technologię obsługuje. O kurwa, co tam się odpierdala. Który obsługuje technologię Crossfire. Do tego potrzebujemy prawdopodobnie procesora, który też to będzie jakoś wspomagał. No, Intel niby coś tam obsługują to. Ale tak naprawdę potrzebujemy też dobrego zasilacza, który to będzie trzymał wszystko, bo no tak to wszedłem trochę w temat i okazuje się, że no jest przyrost gigantyczny, gigantyczny przyrost mocy w trybie Crossfire, jakbyśmy połączyli sobie dwa RX 580 po 8 GB OCXFX. Jest przyrost, ale przyrost mocy jest niewielki, od 20 do 60%. I to też nie wiadomo, czy to się będzie zachowywać dobrze, bo karta pierwsza dostosowuje się do karty drugiej. Czyli jeżeli mamy WX 2102 GB AMD Radeon Pro WX 2102 GB, to mój RX na przykładzie 580, 8 GB OCXFX będzie musiał się dostosować i ograniczyć swoją wydajność, żeby zrównać się wydajnościowo z kartą właśnie Radeon Pro WX 2100. Niby nic, a naprawdę wystarczy nie doczytać pewnych informacji, kupić kartę. O kurde, co tam się dzieje? Zobacz. Oj shit. To już w ogóle się tam dzieje. I naprawdę możecie wkopać się w niezłe szambo, bo wydacie 2-3 tysiące, a przyrost mocy, jak będziecie mieli właśnie za pośrednictwem technologii Crossfire, może być niewielki. A przypominam wam, że możecie to samo znaleźć w internecie, że karta graficzna wasza podstawowa, którą macie, tam nawet dajmy na to, że to jest RX 6900 XT Radeon, będzie musiał ograniczyć swoją wydajność i dostosować się do na przykład karty AMD Radeon WX 2100. Po prostu będzie musiał połowę swojej wydajności ograniczyć i dostosować się do tej karty graficznej. Więc to, że macie technologię Crossfire, to, że chcecie połączyć karty graficzne dwie ze sobą, to nie oznacza, że te karty będą dobrze ze sobą współgrały. Dlatego ja nie kupiłem karty, która posiada Crossfire, bo wtedy bym ograniczył możliwości RX 580. A ta karta druga, Radeon Pro W6400, 4 GB DDR6, to ma tylko wspomagać tą kartę.
ona nie ma z nią być w trybie crossfire, ona ma tylko wspomagać gdzieś z boku, przejmować połowę rzeczy. Jakie ta karta będzie robiła i ewentualnie, jeżeli w technologii Vulkan naraz ileś rzeczy zacznie korzystać, to wtedy karta VX, jaki VX Radeon Pro W6400 przejmie połowę rzeczy, odciąży moją kartę graficzną. Tak, idę kupić żarówkę, bo żarówka mi się spaliła. O, taka żarówka, no, niby nic, a się spaliło. Nie będę tego rozbebeszał i sprawdzał, czemu się spaliło, bo spaliło się dlatego, bo w fabryce dali tanie części i żarówka się spaliła dlatego, że ten pracownik w fabryce, no, bo ten pracownik w fabryce był niedoceniony i postanowił doprowadzić do sabotażu, lutując do tej żarówki części, które były tanie, i dlatego to spowodowało to, że żarówka się spaliła. I dlatego ten głupek musi iść wymienić tą pierdoloną żarówkę. O, OnePla, nie, co to jest? Onelux. Jaki lux? Wiesz, to zło. No dobrze, słuchajcie, to by było na tyle. Poczytajcie sobie na temat. A, jeszcze dodam, że Linux wspiera technologię Crossfire, no bo to jest technologia AMD, jest tak stara jak świat i Linux ją wspiera. Jest oficjalnie informacja od AMD, że wspiera technologię Crossfire, więc nie mam drugiej karty RX580, żeby zrobić test, ile to będzie miało przyrostu wydajnościowego. Jakbym miał, to bym zrobił i bym dane opublikował na kanale na YouTubie albo na swoim Discordzie, którego też posiadam. No. Więc mówię. Ten temat jest bardzo zawiły i jeżeli coś chcecie, to poszukajcie na anglojęzycznych stronach YouTube'owych, bo mówię naprawdę, bo na polskim YouTubie to nic nie ma. Nikt o tym filmu nie robił, jeszcze widać. Okej, dobra, trzymajcie się i na razie. Piorun Burza Elektryka.